Miskat chiński jest wieloletnią trawą występującą naturalnie w Azji. Dorasta do 3 metrów wysokości. W ogóle na całym świecie występuje wiele różnorodnych odmian ozdobnych. Każda posiada indywidualne cechy, takie jak kolor liści, wysokość. Należy zawsze sprawdzać, jaką odmianę kupujemy. Ma również znaczenie jako roślina energetyczna produkująca biomasę. Jest łatwa w uprawie, niewybredna co do ziemi, dobrze rośnie na przeciętnych glebach, choć dobrze jest je użyźnić. Jest dość odporna, jednak w przypadku młodych roślin podczas mroźnych zim zaleca się osłonić kępy przed działaniem silnego mrozu. Powinno się podlewać w trakcie suszy. W trakcie starsze rośliny, wiadomo, są najbardziej odporne. Rośliny warto jest nawozić, można użyć kompostu lub nawozu sztucznego. Warto używać, to stosować naturalną ściółkę, aby zapobiec wysychaniu i użyźnić glebę. Na zimę część naziemna zamiera i suche łodygi związuje się sznurkiem, a na wiosnę ścinamy je przed rozwojem nowych liści. Rozmnażanie przez podział wczesną wiosną na mniejsze części. To wszystko w temacie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.